Klasyka satyry. Czyta Kamil Prabucki. Moje uszanowanie, proszę państwa, żyjemy w czasach, w których wszyscy są na coś śmiertelnie poobrażani i właśnie dlatego dzisiaj w klasyce satyry znakomity, rewelacyjny utwór Wojciecha Młynarskiego, który znacie pewnie z brawurowego wykonania Krzysztofa Kowalewskiego. Zapnijcie pasy, bo przed wami kasjer dupa. Mała poczta w małym mieście i na poczcie mała przerwa. Kasjer szybkę przymknął, wreszcie plik banknotów liczyć przestał. Rozrzucone dokumenty w szklance po herbacie denko, a on czujny, a on spięty. Obserwuje swe okienko. Wtem otworzył, w przód się rzuca i zaprychał, i zatupał, i zakrzyknął co sił w płucach. Kto powiedział, kasjer dupa?! A na poczcie cicho, pusto. Drzemią paczki niewysłane, pachnie barszczem i kapustą, bo garkuchnia jest przez ścianę, w głębi jakiś pan łysawy adresuje list, a bliżej gość wbił w sufit wzrok kaprawy i pocztowy znaczek liże. Jakiś typ swe paczki wtaszcza: brudno, zaduch, muchy, upał. Nikt nie mówi nic, a zwłaszcza nikt nie krzyczy kasjer-dupa! Kasjer pytał tak z pół roku, po okresie zaś półrocznym z urzędowym błyskiem w oku wezwał go naczelnik poczty i powiada zły okrutnie: Co pan się kompromituje, nikt się aż do tego stopnia panem nie interesuje, żeby w takim mieście małym wołać wśród tych much w upale, wołać choćby dla kawału, kasjer, prawda i tak dalej. I nasz kasjer krzyczeć przestał. Rozleniwił się, rozziewał, lecz gdy w święta jest orkiestra, on coś nadal podejrzewa. Myśli, że ten tambur major regimentu strażackiego, swą buławą wywijając, też przyczepia się do niego. Gdy strażacka trwa parada i mosiężna trąbi grupa, kasjerowi się podkłada pod takt marsza. Kasjer dupa! Kas dupa! Puenta zaś wierszyka mego w takich słowach się zawiera, że znam cały kraj, co tego przypomina mi kasiera. Mały kraj, co tak uważa z pokolenia w pokolenie, że ktoś ciągle go obraża, że ktoś wciąż go nie docenia. Czasem mu ktoś prawdę kropnie. Kraju, mój, źle kombinujesz. Nikt się aż do tego stopnia tobą nie interesuje. Skończ te siupy, bo cię wpiszą do Guinnessa czy galupa. A kraj okno trach i dyszy. Kto powiedział? Kasjer dupa? Życzę Państwu dużo dystansu i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.